O właśnie, odkryliśmy miasto nowe. Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Turysta. Jeżeli Turysta, to oczywiście Euro Truck Simulator 2. No i jak przed chwilą widzieliście, na samym początku wyskoczyła jakaś nowa tam nazwa, jakieś nowe miejscowości, która się nazywa jakoś Vaxio albo jakoś tak. Troszeczkę się zmieniło. Zmieniło w porównaniu do tego, co wcześniej mówiłem. O, tutaj będziemy trochę bez GPS-a jeździli, jak gdyby. O, przytrzemy. Nie chcemy przytrzeć. O, udało się. Troszeczkę się zmieniło. Nie jedziemy do Uppsali, wyobraźcie sobie. Wcześniej mówiłem, w poprzednim odcinku mówiłem, że chciałbym właśnie pojechać do Uppsali, ponieważ tak wygląda, że Uppsala i Bergen na tych dostępnych mapach, które w tym momencie mam, to są jak gdyby najwyżej wysunięte miejscowości na północ. No i myślałem, że tam w drodze do Uppsali przejedziemy przez Sztokholm, odkryjemy nowego dealera i tak dalej. Niestety, a może stety, tutaj sobie chyba w prawo polecimy, tak. Bo teraz nie patrzymy na GPS, tylko sobie jeździmy po miejscowości, bo ona nie leży na trasie. Niestety, a może stety, miałem aktualizację i teraz jest to wersja gry bodajże 1.3.0. No i po tej aktualizacji te trasy jak gdyby dostępne po wczytaniu save'a się zmieniły. Jeszcze się ratowałem taką krótką trasą. Jak to była trasa? Chyba była z tej miejscowości, z której wyjechałem. Jak ona się nazywała? Kalmar, Kalmar. Tak, miejscowość się nazywała Kalmar, ale i była taka trasa w obrębie tej miejscowości. Niestety później też nie miałem dostępu jak gdyby do innych tras, tak więc co? Jedziemy do Göteborga. Jedziemy do Göteborga, dosyć też długa, no może nie aż taka długa trasa. Wjeziemy dwa ciągniki z tyłu na pacę, ale teraz wam tego nie pokażę, bo zbliżamy się do skrzyżowania, na którym przelecimy na wprost. Najprawdopodobniej tak, przelecimy sobie na wprost. Bo tutaj może coś ciekawe. O, tu jest warsztat. Przylecimy sobie na wprost i dopiero później skręcimy. Czyli lecimy do Göteborga. Mam dwa ciągniki na pace. Jadę DAF-em XF-105. Już chyba czymś takim jechałem wcześniej. Teraz tutaj kierunkowskaz. No i też dostanę jakieś 20 parę tysięcy za ten kurs. Już nie pamiętam. Chyba jeszcze dzisiaj żadnego mandatu nie zapłaciłem, co by było z sukcesem, bo już jeżdżę sobie po tym mieście i tutaj jak zawsze wjeżdżam do miast, to czasami mogę wjechać na czerwonym świetle albo jakieś inne rzeczy. Dobra, teraz już skakujemy na wskazanie, które nam pokazuje GPS. Jeszcze sobie zerkniemy na mapkę i wszystko wytłumaczę. Wystartowaliśmy z miejscowości Kalmar, jedziemy do miejscowości Göteborg. Tyle tylko, że w sumie nie wjedziemy jak gdyby do tej miejscowości, ponieważ tu jest port chyba w Göteborgu, bo tak widzę taka, tu jest cała miejscowość chyba. I tak. Byliśmy w tej miejscowości Vaxio. Ile procent? 1,20 odkrytej mapy. Trasa na początku wiodła tak, objeżdżaliśmy w ogóle tą miejscowość, ale po prostu wjechałem sobie do tej miejscowości. Taka sama sytuacja będzie w miejscowości Jönköping. Też będziemy wjeżdżali do tej miejscowości, mimo tego, że trasa nie przebiega przez tą miejscowość. I będzie podobnie z Göteborgiem, bo tak naprawdę też ta trasa nie wjedzie przez Göteborg, ale chciałbym odwiedzić Göteborg. Tu jest coś ciekawego, ponieważ jest to Volvo. Ja jeszcze chyba Volvo nie mam, ale nie wydaje mi się, żeby tu był dealer, ponieważ to jest opisane. Z tego, co mi się wydaje, tam gdzie są znaki zapytania i właśnie tu jest znak zapytania, tu może być raczej Volvo. Odwiedzimy te dwa miejsca, żeby się upewnić, żeby odkryć. No i poza tym całą miejscowość odkryjemy. A więc to będzie fajnie. Taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Spokojnie, spokojnie. Teraz już tutaj spokojnie. Troszeczkę podganiałem. Właśnie wjeżdżamy do Jönköping. Jest. Znowu zboczyliśmy troszeczkę z kursu. Troszeczkę czasu wypracowałem chyba więcej, przynajmniej nie straciłem go aż tak dużo. Tu w prawo. Miejscowość Jönköping, która nie jest jak gdyby na trasie. Ale znak skusiłem, ale nie ma uszkodzenia chyba żadnego. Nie jest na trasie, no ale tak jak mówiłem, chciałem tutaj wjechać. I tak będzie z Göteborgiem. Tutaj zobaczymy sobie jakieś tam nowe rzeczy.
chyba tu w lewo skręcimy, bo w prawo to by mnie z powrotem wróciło na ten, a my chcemy trochę więcej pojeździć sobie po tej miejscowości. Stój. Dobra. Tutaj w lewo. Jeszcze zobaczymy. Tutaj chyba w tej miejscowości wydaje mi się, że nie ma dealera, bo sprawdzałem sobie na mapce. Tam nie było, tu w prawo chyba, tak? Bo tam nie było żadnego jak gdyby zaznaczonego w ogóle takiego znaku zapytania, bo to już się wycwaniłem, że chyba te znaki zapytania oznaczają, że jest to dealer jakiś, tylko nie wiadomo jaki dealer. Tutaj jest jakieś miejsce, gdzie można by ewentualnie coś przywozić. No podejrzewam, do tego Jonkeping tu jeszcze przyjadę na pewno. Tutaj jest i garaż nawet. Gdzie my pojedziemy sobie? Chyba skręcimy, jeszcze nie wylecimy, nie wyjedziemy, tylko skręcimy tu w prawo. Tutaj w prawo, stój, Anton. W prawo, to jeszcze więcej odkryjemy tej mapy. Nie wiem, czy to właśnie jest tak, że żeby odkrywać tą mapę, lepiej jeździć po drogach, bo wtedy jest większy procent jak gdyby, czy po prostu jeździć po tych miastach, bo to jest, nie wiem, to chodzi o to, żeby miasta odkrywać. Nie mam takich nie mam pojęcia. O proszę, tutaj jest też garaż, tak więc można by sobie w przyszłości tutaj coś, jeżeli będę miał traka swojego, to no, na pewno będę miał, to będę tutaj mógł go wyremontować. Tak więc cały czas tutaj zwiedzamy te miejscowości. Dobra. Te łuki już takie, już mniej więcej trzeba je bazę, o co tu chodzi. Ale jak mówię, że trzeba je bazę, to zawsze coś zepsuje, więc w sumie już wyjeżdżamy do tego Jonkeping. Będę musiał wypracować trochę czasu, tak więc na tych, może tam jakieś lądówki chyba będą. Trzeba trochę pogonić. Na razie jeszcze nie mam żadnego mandatu i to jest ważne. Też nie ma żadnej stłuczki chyba. Za ten kurs dostanę 24 tysiące, ale no to jest ważne, ale ważne jest też, że to ciekawy, o kurczę, ciekawa trasa, bo trzy jak gdyby miasta będę mógł zwiedzić, bo tak naprawdę, tak jak wcześniej mówiłem, ten Göteborg jak gdyby nie leży w obrębie mojej trasy. No i proszę bardzo, w kolejnym miejscu rozmijamy się trochę z tą trasą, na której tak naprawdę powinniśmy jechać, którą tak naprawdę powinniśmy jechać. Ja sobie teraz no tutaj zwolnimy, ponieważ już jesteśmy w Göteborgu praktycznie, ale no ta trasa do punktów, do którego mam dostarczyć te dwa ciągniki, bo to jest chyba jakiś tartak chyba mi się wydaje, albo coś takiego. On jest położony poza miastem, natomiast ja wjeżdżam, chciałbym się przejechać trochę poza miastem. Te ciągniki powinienem tam dostarczyć na godzinę 20, bodajże przed 23. Jeszcze nigdy się nie spóźniłem. I wydaje mi się, że teraz to nawet pokazuje, że 20, czyli 3 godziny dodatkowo. Nie wiem, czy to jest wystarczająca ilość czasu, ponieważ no ten czas tutaj biegnie o wiele, wiele szybciej. Ja nie miałem szans jak gdyby podgonić troszeczkę, jak po wyjeździe, o kurczę, coś mi wyskoczyło. Po wyjeździe z Jonkeping nie miałem czasu jak gdyby, nie miałem okazji troszeczkę przyspieszyć z racji tego, że było dosyć dużo, był dosyć duży ruch na autostradzie i nie byłem w stanie w ogóle trochę tam pocisnąć, a teraz tutaj już będziemy się starali, żeby to jakoś tam, no właśnie o to chodzi mi, że jak wjeżdżasz do jakiegoś miasta, to na przykład takie miasto duże jak Göteborg, to mogą być ciekawe rzeczy, właśnie tunel taki dosyć długi, jeszcze szczerze mówiąc nigdy tunelem chyba nie jechałem, nie, chyba już jechałem, nie, już nie pamiętam, tak więc fajnie, no to jeszcze można pocisnąć trochę, czyli ten, i teraz tak, zaraz sobie będziemy patrzeli, oj, weź to wjedź na lewą stronę bardziej. Ładnie tutaj się to wygląda. Wjedziemy sobie tak, żeby głębiej trochę wjechać. Nie, też na wprost będziemy jechali. Nie będziemy, bo to znowu mi chyba pokaże, żebym przejechał. Zaraz zobaczymy pod M-ką, tak? Gdzie? No właśnie, to mi pokaże. A, że teraz to jest wjazd do portu. Czyli pojedziemy dalej. Przelecimy sobie tak. Może gdzieś tutaj ustawię trasę. O. Tutaj.
i do tego Wolwa śmiesznego. To już będziemy wiedzieli, o co tu chodzi. Dobra, czyli teraz już mamy zmienioną troszeczkę tą trasę. I zobaczymy od razu, jak ile czasu potrzebujemy. 20.33. No dobra, teraz wystarczy już się tym trzymać, czyli 20.33, 2 godziny w zapasie. Tylko oczywiście, jak wjedziemy do miasta, no to... to może być taka sytuacja, że będziemy stać na światłach, nie? Tutaj, tu jest zjazd do portu, a my jedziemy... fajna rzecz, przede mną jakiś most. I to potężny most jest. Ja cię kręcę. No właśnie, o to chodzi. Gdybym jechał tak normalnie, wiecie, jak mi tam trasa mówi, no to bym czegoś takiego nie miał przyjemności zobaczyć. Chociaż akurat w tym momencie to się nie zatrzymałbym. Nie zatrzymam się tutaj na moście, no to wiadomo. Ale o proszę bardzo, jakie tam fajne statki. Gdybym miał więcej czasu, to bym sobie po prostu wolnie jechał. Ale nie wiem, czy mi te 2 godzinki wystarczą, bo tu jeszcze będzie jedna duża dosyć korekcja kursu. O kurczę, jak to fajnie wygląda. No właśnie, o to chodzi, żeby sobie... Jeżeli mi czas wystarczy, to ja mówiłem, jeszcze nigdy się nie spóźniłem, no to dlaczegoż bym nie miał tak zrobić? Dobra, tu pojedziemy sobie... Dobra, w prawo. Będziemy skręcać? Tak, w prawo. Wytraćmy trochę tej prędkości. Oja! O, i przytarłem. Wiedziałem. Powiedziałem, wytraćmy trochę tej prędkości. No, nie zdążyłem wytracić. Powiem wam, że nagrywanie tej gry jest dosyć trudne. Przynajmniej na mnie, dla mnie, jeszcze w tym momencie, ponieważ... no, w farmingu to tam jest spoko, mówi się tam... A tutaj trzeba uważać, bo tutaj naprawdę można przyrżnąć w coś. A jeszcze ta presja troszeczkę tego czasu. A więc może być nieciekawie. Przelecimy sobie... przelecimy... O, dobra. Nie chcę płacić mandatów. No jest. Welcome to Göteborg. Powinno być napisane takie. Albo witamy w Göteborg. Dobra, tutaj sobie pojeździmy. I w sumie fajnie, że to można sobie tak zmieniać troszeczkę. Korygować tą trasę. Tutaj w lewo. Już się zrobił zmierzch i właśnie tu sobie gdzieś jeżdżę. Bo tutaj jest właśnie na mapce pokazane, że jest to Volvo. Ja sobie to wcześniej już oznaczyłem na tej mapce, dzięki temu tak mnie GPS prowadzi. I co tutaj jest? Czy to jest właśnie dealer? Nie wydaje mi się. Mi się nie wydaje, żeby to był dealer. Nie, to nie jest dealer, tak jak myślałem. To nie jest dealer, to jest po prostu fabryka Volvo chyba. Co nie oznacza, że w Göteborgu nie ma dealera. Zaraz zobaczymy to jeszcze na mapce. Czyli tak, dojechaliśmy do tego, Volvo, ale to nie jest... teraz tak, gdzieś tu był znak zapytania jeszcze jeden, tak więc sobie skorygujemy o ten punkt. Dobra. Tak, skorygujemy sobie o tym punkt i zobaczymy, ile jeszcze. 1,73 odkryłem. A może nawet sobie tak skorygujemy. O, no właśnie. Troszeczkę fajniej, to będzie więcej jeszcze można znaleźć różnych miejsc. Dobra, przechodzimy. Jedziemy, to zostało skorygowane. 20.25, czyli teoretycznie powinienem zdążyć, tylko trzeba będzie przestrzegać tych prędkości, nie szaleć za bardzo. Mam nadzieję, że po prostu na światłach też długo nie będę stał. Już się ciemno zrobiło, jak widzicie, na światłach zaczynam jeździć. 20... no tak, a teraz mam 18.33. No i co? Można powiedzieć, że tradycyjnie praktycznie w każdym odcinku mam deszcz, tak więc i w tym odcinku dlaczegożby nie. I co? My tu sobie już... A, trochę się zdziczyłem, bo myślałem, że przejechałem, ale nie, to jest tutaj. Będziemy szukać tego Volvo. Aha, czyli Volvo będzie tam w tamtym... na drugiej stronie, ale tak, tu przejedziemy sobie, trochę więcej odkryjemy. No jak zwykle, deszcz pada. Nieźle.
Nie wiem, czy wy macie też tak często ten deszcz, bo naprawdę u mnie to jest aż takie podejrzenie, że coś jest nie tak z tą grą. Ja wiem, że tam się ustawia, jak gdyby, nie wiem, te prawdopodobieństwo, że powstanie deszcz, ale szczerze mówiąc, u mnie to nie jest jakieś wysokie prawdopodobieństwo, jest no tak w sumie, nie wiem, może na 5% tego suwaka ustawione, a więc nie jest to tak dużo, jak powinno być, no ale w każdym dniu, może dlatego, że w Skandynawii jedziemy i jeździmy teraz, to może i te pogody takie są tutaj, że no nie wiem, nie znam się. I teraz tak. Tutaj w prawo też? Nie, tu w lewo polecimy. I tu powinno być. A, znowu. Troszeczkę wista. A, no i tak, oczywiście w międzyczasie jeszcze tam dostałem mały mandat. No bo chciałem tam przycisnąć. 21:21 powinno wystarczyć. No jeszcze chciałbym wziąć troszeczkę poprawkę jakby to powiedzieć, na manewry przy parkowaniu, bo nie wiem, jak to tam wyjdzie. Czy będzie potrzebne dużo czasu mi na parkowanie, bo chciałem właśnie, żeby to parkowanie jednak było. Nie, nie, nie. Uja, włączyłem kierunkowskaz, ja na wprost jadę. Dobra, nikt nie widział tego. O, jest Volvo, wreszcie jest Volvo. Ty, ten Graal szukany tak długo, wreszcie go znalazłem. Ciekawe, czy się odkryje. No, powinno mi coś wyskoczyć tu. Wyskocz mi jakiś znak zapytania, coś tam, odkryłeś coś tam. Ciesz się, Anton. O ja, nie tą drogą, będę musiał zakręcić w prawo tutaj za chwilę. O, jeszcze raz będziemy musieli objechać to dookoła. Bo tak to chyba nic z tego nie będzie. Aha, czyli liczy się wjazd główny, jak gdyby do tej, a nie, że ja sobie obok podjadę. Kurczę, no. No, tak więc. Całe szczęście, że troszeczkę tego czasu mam zaoszczędzonego. Tak więc sobie znowu objedziemy tu dookoła. To jest też stacja paliw. Mnie na razie jak gdyby stacje paliw w ogóle nie interesują. O, ponieważ, no tak jak mówię, nie mam jeszcze swojej ciężarówki, tak więc na razie mnie to w ogóle nie interesuje. Też jak gdyby zmęczenie pracownika jeszcze mi nigdy nie dopadło tutaj na tej serii, ale dzisiaj może mnie dopadnąć, bo zobaczcie, już ten symbol zmęczenia już się robi cały niebieski. Zaraz, kurczę, będzie dawał jakieś dziwne znaki w postaci ziewania. No, mam nadzieję, że tym razem to mi się już uda i mi wyskoczy ten monitor, że tada, Anton, znalazłeś nowego dealera i masz możliwość teraz zakupu. O to chodziło mi. O to mi chodziło. Wielkie dzięki. Tak więc teraz szybko zjeżdżamy w miejsce, gdzie powinienem zawieźć ten swój ładunek. No i tak jak myślałem, to właśnie jakiś tartak. Na tartak mi to wygląda. W międzyczasie dostałem jakieś tutaj powiadomienie. Śpiesz się, dziadu. Tam jakiś dyspozytor mnie poganiał. Dobra, ale wreszcie dojechałem. Ciężkie warunki. Ale znalazłem dealera Volvo i dosyć dużo. Teraz jeszcze tak, z parkowaniem. Czyli tak to wygląda. Tu co jakieś songi chyba leżą. I teraz tak. Tutaj chyba sobie odpuścimy. Za mało czasu jest. Oj, będzie ciasto. Ciasno. Chyba zagrajmy bezpiecznie. 15 punktów. A, dobra, czyli objedziemy tak dookoła i tu po prostu zaparkujemy. Dobra. W sumie wszyscy mi radzą, żeby wybierać trudniejsze opcje, ale tak, już jest mało czasu, to raz. Nie mogę sobie tam za dużo jeździć, jest ciemno i są jakieś paskudna pogoda. I tu rzeczywiście, zaraz sobie przejedziemy obok tego miejsca, gdzie była ta pierwsza propozycja parkowania. Gdzie to było? Gdzieś tutaj, myślicie? Ty, no nie mówcie, że w to miałem wjechać. To bym sobie nie poradził. Bez kitu. Znaczy nie, no może bym sobie tu poradził, ale musiałbym mieć więcej czasu. Bo mi co, tutaj mało czasu już zostało, godzina niecała. Czy tak naprawdę tutaj o wiele... O, jeszcze tutaj to ładnie naczepa tu stoi jakaś. No to na pewno bym się akurat... No, a tutaj to spokojnie, 15 punktów. Mam nadzieję, że tu wszystko będzie ok. To nie będzie problemu. A, jak dojedziemy, 24 tysiące i tam też będzie chyba jakiś experience już w miarę dosyć wysoki. Ty jeszcze nie mów mi, że ja tak...
prosto i też nie zaparkuje. Dobra. Widzicie, nawet takiego prostego parkowania mógłbym nie zaparkowałeś, no bo trochę tak się. A, już rozluźniłem. Doskonale mi wyskoczyło. Premia zaparkowanie, premia zostaw w długim dystansie. No jest tych premii 677 experience'u. No w sumie dobrze. Cieszę się bardzo, że mi tak to wyszło. 24 tysiące zarobiłem. To pysznie. O. Aha, dobra. Wszyscy mi radzili. Jeszcze raz, tak, weźmiemy sobie długo, czy już teraz wziąć długodystansowiec jeszcze raz, czy, jo, oj nie, czyli ADR-y mam brać już, tak? Mówicie, że ADR-y mam brać, będą ciekawsze i droższe ładunki teoretycznie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, jeszcze jakąś informację dostałem, co jeszcze przeczytam na sam koniec. Pomożemy ci, o, proszę bardzo, nowy bank. O, jaki limit, 2 miliony. Wiecie co? Chyba będzie tak, coś takiego, że jeszcze przelecimy sobie właśnie dealerzy. Zobaczymy, gdzie są ci dealerzy i jakimi dealerami dysponuję. Czyli mogę mieć DAFA, mogę mieć Mercedesa, mogę mieć Scanie. Tutaj znowu Mercedes i znowu jest... tutaj jest Volvo, czyli świetnie. Dobra. Czyli musiałbym teraz zahaczyć o Rostock, Hamburg, Bremen i Hanowę. I wrócić przez Berlin do Szczecina. I wtedy sobie kupujemy już ciężarówkę. Coś takiego. Teraz tak. Czyli nie, do Kopenhagi musielibyśmy też wracać stąd. Do Kopenhagi. Czyli interesuje nas Kopenhaga, Rostock i Hamburg. Dobra. Czyli to sobie wrócimy i sprawdzamy jeszcze Kopenhaga, Rostock i Hamburg, tak? Od razu teraz sobie, nie zrobię takiego błędu jak ostatnio, tylko teraz od razu sobie zasejwuję już po wybraniu. Kopenhaga... O, jest! Jest Kopenhaga, ale to jest dosyć krótki kurs. Fajnie by było, jakby to było do Hamburga przez Kopenhagę mógłbym sobie pojechać. Kalmar, Stockholm... Teraz jest Uppsala, no to kurczę, fajnie. Göteborg. Nie, chcę przez Niemcy przejeżdżać. Sheffield to było do UK. Trochę za długo. Nie. Rostock. Dobra. To mi się wydaje, że to będzie fajne miejsce. Żebyśmy wracali przez Rostock. Już nieważne ile tam kasy. No kasy, no chyba, że jeszcze jest jedna opcja taka, że będzie Rostock. Nie ma takiej opcji. A może coś innego? Rostock, to nie. Morszczuk do Kiel. Nie. Ziemniaki. Nie. Sztokholm. Do Sztokholmu bym pojechała, ale tam podejrzewam, że jest... musi być jakaś szwedzka marka. Ja już obydwie szwedzkie marki mam, tak więc nie ma jak gdyby po co jechać, co nie? Bo mi się wydaje, że... No tak mi się wydaje, że coś takiego musiało być. W Gdańsku nie. Chyba jednak polecimy sobie właśnie do... Jest Kopenhaga. No może tak krótszych narobić kilka... Nie, no robimy tak, że do Rostocku. To był Rostock, tak? Dobra. I czym polecimy? Sobie renówką polecimy chyba, tak? Dobra, jeszcze taką nie jechałem. Dobra. Ja sobie wybiorę ten 31 tysięcy, to jest jednak trochę kasy. Wybiorę sobie tylko tą trasę i zasejwuję tak, żeby był. No i co? Proste deszcz. Dobra. Zapisujemy tą grę. Dobra. Tak więc, no, dzisiaj dosyć dużo mi się wydarzyło na tym gameplayu. Odwiedziłem trzy miasta. Najważniejsze, że odkryłem dealera Volvo, czyli tak naprawdę mogę wracać już jak gdyby ze Skandynawii, bo już mam dwóch dealerów skandynawskich odkrytych. Okej, z powrotem wracamy już do, znaczy
W sumie jak Skandynawia też jest Europą kontynentalną, bo to jest półwysep tak naprawdę. Ale wracamy już bliżej Polski i polecimy teraz do Niemiec, do Rostocku w następnym odcinku. Mam nadzieję, że znajdę tych, odkryję dwóch dealerów. Znowu będziemy walczyli z czasem. No i się przejedziemy rynówką. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, Anton.